Bot chyba Steam wchodzi i ciągle sprawdza. Być może. Jeśli chodzi o mapy w warsztacie, zapewne tak, bo jak się włącza CS-a, to rzeczywiście dociągają się od razu mapy po włączeniu CS-a. Aktualizują. Dobra. No włącz się, włącz się, szybko, szybko. Halo, kurde, nie widać CS-a? Jest. Tak jest, witamy bardzo serdecznie podczas spotkania formacji No Brain CS przeciwko formacji Team KRJ007. Oczywiście dla nas ważniejsze jest to, aby formacja po prawej stronie No Brain CS z takimi gwiazdami w swoim zespole jak Super Slimek, biegnący bardzo szybko z bakiem, oraz Wambam Kazam, znany jako Click, stwórca takich map jak Frostbite, Vineyard czy też Brerów, a tymczasem Slimek pierwszy frag na TRJ. Przede wszystkim dzisiaj skupimy się na tym, jak nasi zawodnicy sobie zabijają na tej ciekawej mapie. To jest mapa Marzyn, od gdzieś tam odnosząca się, wydaje mi się, do czasów II wojny światowej, może do I wojny światowej. To jest jakiś bunkier ogółem i nie mam pojęcia, co on oznacza. Slimek, fioletowy awatar, również fioletowy celownik na jego ekranie. W sumie nie wiem, dlaczego on tak lubi ten kolor. Czy to jest różowy bardziej, taki różowo-fioletowy, nie mam pojęcia. W każdym razie Slimek to dobry człowiek, zdecydowanie tak. Idzie prawą stroną, widzimy to na minimapie, wjeżdża do sobie na side'a. Choć mu o to wydrywali jest problematyczne, wiemy, że to jest format best of 3. Pierwszą mapę No Brains jest zapisało na swoje konto, ale w tym momencie Super Slimek. Jego kompan, Wam Kam Kazam, on ma kałasznikowa, ale Slimek podejdzie jako pierwszy. Wiemy, że Mac zarabia nieco lepiej aniżeli kałasznikow przy zabójstwach, więc właśnie to Slimek powinien już za chwilę szukać pierwszej eliminacji, choć nie, to Clicks z entry fragiem. Ogólnie Benz jest taki trochę zagmatwany, tutaj rzeczywiście ta mapa jest taka brudna, co nie, że wiadomo, ciężko namierzyć rywali, ale w tym momencie Slimek niestety złapany przez rywala, ma pełną wiedzę Clips, gdzie rywal może być i również bombę na plecach. Szybki plant, a rywal jeszcze skacze, w jedną stronę Clips, gdzie rywal może się znajdować, oczywiście jest tam tylko jedno miejsce do wyjścia oraz również można wyjść tutaj z Heavenu, co jest również interesujące, czy Clips będzie o tym wiedział? Być może tak, żeby obejść od lewej strony mapy, trzeba jednak wykonać całkiem spory bieg, więc w tym momencie myślę, że Clips spodziewa się rywala gdzieś z dropu, nie wiem, czy rywal sfejkował skok, teraz dopiero zeskoczył. No i pojedynek, Clips, pierwszy level face it kontra drugi level face it KRJ007! Niestety, Clicks przegrywa pojedynek, będzie pierwszy punkt na konto Team KRJ007. W końcu jakaś mapa, która jest brudna. W sumie jest to interesujące, nie wiem, czy nie przesuniemy tego czatu odrobinę wyżej, daj mi sekundę. Czyli potrzebujemy przenieść czat. Kurde, sorry. Do góry. O tak. Żeby nam to nie bruździło. Myślę, że o tyle. Tyle, myślę, jest wystarczające. Skupmy się na powie. Slimka to jest oczywiście zawodnik z Polski, twórca jednych z lepszych map do trybu Wingman, Danger Zone i 5x5 oczywiście. Natomiast w tym turnieju jest mapa, którą robił Slimer. Niestety nie gramy na niej i myślę, że Team KRJ007 specjalnie właśnie tak zagrał, żeby nie grać na mapie twórcy tejże właśnie mapy, gdyż może znają jakieś tajemne sztuczki, więc gramy na mapie Maginot. W końcu brudna mapa, to jest w sumie ciekawe, Demastry, ponieważ chociażby Darma 5x5, ona też jest brudna, ale rzeczywiście jeśli chodzi o tę mapę, tutaj rzeczywiście mnóstwo takich, wiecie, zmian koloru. Tutaj zielone, tutaj ciemne, tutaj jasne. Ogólnie, jest, będąc tu w tym miejscu, moglibyśmy robić taką zagadkę. Gdzie widzicie antyterrorystę? Oczywiście teraz nigdzie, ale rzeczywiście jest wiele miejsc, w których antyterrorysta mógłby nam się wmieszać w tło. Dobra, 2-2. Pierwszą mapę formacja No Brains CS wygrała całkiem dobrym rezultatem 9-2. Natomiast na ten moment już KRJ, ten zespół zdobył 2 punkty na 4 możliwe. O wiele szybciej niż w meczu poprzednim, a tymczasem dobry flash. Slimek delikatnie zaskoczony, ale myślę, że ten zawodnik ma pewność siebie. On wie, że koniecznie musi tutaj wziąć sprawę w swoje ręce. Co tu pisze? Sorite, blok 5, okej. Całkiem duży dystans, tutaj w tym momencie widzimy, że Clicks to jest zawodnik, który raczej gdzieś tam ubezpiecza sytuację, a Slimek, mówiliśmy o tym fioletowym kolorze, również skin, który jest bardzo fioletowy, nie mam pojęcia, z czym to jest związane i myślę, że trzeba Slimka kiedyś wziąć na kolejną serię przepytywanek i zapytamy, skąd się bierze ta miłość do tego koloru. 35 sekund, bardzo mało czasu, a formacja atakująca gra bardzo bezpiecznie, również i formacja CT widzimy cały czas w bezpiecznych pozycjach. Ale Slimer za chwilę podejdzie pod pana z numerem pierwszym. Tam jest ustawiony Bker.
zawodnik, wydaje się z Rosji, chociaż nie, chyba z Estonii. Nie pamiętam w sumie, jak ci zawodnicy mają ustawienie. Niestety, no właśnie, ta mapa jest brudna i w tym momencie, gdzie Slimek był, no ciężko jest widzieć rywala w pośród tej zieleni. To jest, myślę, minus tej mapy, że niestety, ale ciężko jest wyspotować zawodnika formacji przeciwnej. Kliks bez czasu. Nie ma czasu. 3-2. Po raz pierwszy w tym spotkaniu prowadzenie formacji niebieskich. Dobra, sprawdzę szybko. No tutaj mi coś chodzi. We're gonna win this. Oni gadają ze sobą teraz. My to możemy słyszeć. Slimek, gadaj ze swoim kumplem. Klips, wiadomo, to jest zawodnik z Bułgarii, więc prawdopodobnie sposób komunikacji Slimka i Klipsa to jest po angielsku, a teraz Slimek bierze zaskoczony zupełnie Bker, ten, który przed chwilą mówił, że oni mogą to wygrać, ale w tym momencie Kałasznikow kontra Tech w wykonaniu Polaka. Super Slimek, kolejny skin z fioletowymi akcentami, wiemy, że ten zawodnik uwielbia właśnie ten kolor, ale czy ten fioletowy Kałasznikow, neonowy jeździec, będzie w stanie złapać KRJ007? Być może tak, zamknięty w tym momencie zawodnik formacji CT w jednym miejscu, ale jeszcze gdzieś tam teoretycznie może zwiać. To jest w sumie ciekawe. Slimek z paczką, KRJ czeka na planta albo na jakąś dobrą pozycję. Nie wiem jeszcze. Okay, Slimek bezpieczny plant. Rywal mógł obejść z drugiej strony. Myślę, że Slimek już może obawiać się tej pozycji nawet. Choć nie, Slimek jest to mądrzejszy zawodnik aniżeli ja i spodziewa się rywala właśnie z tamtej pozycji, z której wyjdzie, ale Slimek gra na czas, wie doskonale, że już w tym momencie ten mecz może nie przebiegać pod ich dyktando jak ten poprzedni. Pan Lukas kiedyś powiedział, że żeby tworzyć świat, należy pokazać jego zużycie. Wydaje mi się, że CS to jest na tyle kompetytywna gierka, że jednak tutaj przewagę mają względy gameplayowe. Nie defuje na raz, nie defuje na raz. Slimek o tym wie i już wiem, że runda wpadnie na jego konto. Slimek z trzecim punktem zapewnionym na konto No Brain CS. Nie wiem, co sądzicie o tej mapie, Master. Podoba ci się ta mapa? Sam nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. Netgra wyłączmy, bo to w sumie jest zbędne. Ogółem jest to trudna mapa. Mimo iż layout nie jest, wydaje się, taki trudny, choć też jest skomplikowany, tak, ta mapa jest trudna. Ta mapa jest po prostu trudna. Wiele różnych kątów. Brudna mapa, o czym już mówiliśmy dzisiaj. I również, o czym warto wspomnieć, mapa chyba premiująca stronę CT. Wydaje mi się, że właśnie w poprzednim meczu to właśnie No Brain CS grali po stronie CT i teraz dlatego ciężej jest im grać po stronie Terro, zaczynając ten mecz. I to jest w sumie fair, że jednak zaczynamy, że gramy było trójkę na jednej mapie, żeby te mapy przetestować, bo przecież o to chodzi w MapCore na Faceitie. Super Slimek nieco zaspał, ale w tym momencie już wie, że jest taki kąt, z którego rywale mogą stać na heavenie i w nas strzelać. To prawda. Dobry na Eli teraz KRJ007 w klaczu. Ten gość ma 4 fragi na swoim koncie. Slimek ma nieco więcej, bo aż 5. I za chwilę być może i 6 wpadnie na jego konto. Tymczasem KRJ007. Zobaczmy z jego perspektywy, jak będzie wyglądać ta runda. Tam jest krew. To nie rywal, panie KRJ. Tak jest, fenomenalnie. Klips podszedł pod swojego rywala. Tutaj pod heaven, gdzieś w okolicy Rosmołka, zaczaił się na swojego przeciwnika i punkt wpada. Na konto No Brains CS prowadzili formacja CT wynikiem 3-2, ale 2 punkty z rzędu na konto polsko-bułgarskiego miksu. Brawo! Ej, flag nie ma, kurde, musimy flagi na następny mecz dodać, bo prawdopodobnie następny mecz w wykonaniu formacji No Brain CS będzie absolutnie na naszych oczach, natomiast na ten moment, no chyba Slimek widział tą rywala, chyba tak, chyba tam jest taka minimalna luka powodująca, że widać rywala pochodzącego tutaj, tędy. Myślę, że ta mapa jest rzeczywiście jeszcze nie odkryta przez wielu zawodników, ale myślę, że teraz Slimek wie, że rywal musi być gdzieś w okolicy BS-a. Dobra pestka i 5-3, tak się kończy pierwsza połówka po trudniejszej stronie. Dla No Brains jest good half, zdecydowanie tak. Czy ja mogę coś pisać? Good half. Chyba nie. Dobra. Wambam Kazam, to jest ciekawe, że Wambam Kazam, czyli Klitz, ma tutaj ustawiony żeton mapy Vineyard, natomiast Super Slimek ma żeton mapy Frostbite. Obydwaj zawodnicy, czyli i Klitz, i Slimek mają po 2 te żetony i obydwaj właśnie na tych samych mapach. Ale my zobaczmy, jak będzie grał Slimek. Szybkie zbicie kraty już w tym momencie ustawione.
no nie wiem, na Hevenie, myślę, że można tak to nazywać. Ustawienie dwójkowe, Kliksy łapie pierwszy kontakt, później prawdopodobnie złapie go Slimek, choć nie wiadomo, BKR próbuje plantować. Ma możliwość, ma do tego sposobność, a na ten moment Slimek, no w sumie ciekawa gra, grają na afterplant, nie chcieli walczyć w to pierwsze tempo. Ale za chwilę walka się na pewno odbędzie. Ty w tym momencie KRJ007 ustawiony w tej wnęce. Tutaj rzeczywiście jest ciasno, ale on będzie walczył. Czy wygra to Slimek? Całe szczęście. Tak, Kacper Śliwa z Ace'em w tym spotkaniu, zapewniającym szósty punkt i drugą wygraną pistoletówkę w tym spotkaniu na konto polsko-bułgarskiej drużyny Intel Extreme Masters. Tak jest, to graffiti, wybrał sobie Slimek. Ja za chwilę zmienię na Heroic, gdyż lubię ten team, to prawda. Super Slimek, to już nie jest Slimek ten, który tworzy mapy, to jest Super Slimek ten, który niszczy formację przeciwną w turnieju MapCore 2x2. Yo, what's up? Yo, hello, hello. Nie, myślę, że nie słyszą mnie zawodnicy, więc wróćmy. Dwie MP9 kontra dwa maki. Tak wygląda w tym momencie zestawienie na serwerze. Oczywiście dwa maki po stronie formacji atakującej, dwie MP9 po stronie formacji CT. A tymczasem ciekawa zagrywka formacji atakujących. Oni będą szli przez respa swoich rywali. To jest ciekawe, ale w tym momencie się rozdzielają. Ale tak, Slimek łapie zawodnika z bombą i ma pewność, że rywala nie ma w pobliżu. A tymczasem Klitz dołoży fraga od siebie. 7-3. Prowadzenie formacji No Brains jest i za chwilę być może druga mapa w tym spotkaniu wpadnie na konto formacji w tym momencie po stronie broniącej. Powiem wam, komentowanie jest trudne. Lubię komentować, ale takie. Czy to jest takie ciekawe? Myślę, że tak. Czy jestem w tym dobry? Myślę, że nie. Dobra, to jest całkiem daleki dystans, na jaki Slimek teraz w tym momencie chce walczyć z rywalami. Chyba jeden z dłuższych dystansów na jakiejkolwiek mapie w 2x2 w historii. Całkiem spory ten dziedziniec. A to, że Slimek podchodzi do tej walki z MP9, przyznam szczerze, jest dosyć imponujące. Ale ta mapa jest brudna, nie? Widać to w tym momencie, jaka ta mapa, jak ona wygląda, wiecie, tak bardzo jest zasyfiona. Tak naprawdę my w tym momencie oglądamy tę mapę na najwyższych ustawieniach graficznych. Jest taka szansa, że na niskich ustawieniach graficznych ta mapa wygląda o wiele bardziej przejrzyście dla gracza, ale my dzisiaj jesteśmy po to, aby doceniać te przepiękne widoki na tej mapie. A w tym momencie do KRJ007. To jest runda Forcebind po ich stronie, więc Deagle oraz Kevlar z hełmem zakupiony przez tego zawodnika. Ale dwaj rywale do pokonania. Jest to Slimek, jest to Kliks. Ale to Kliks zakończy tę rundę 8-3 i w tym momencie 5 punktów meczowych przed formacją No Brains ES. 5 szans na zamknięcie pierwszego spotkania w ramach Faceit MapCore 2x2 Tournament. Nie wiem dokładnie, jak się nazywa ten turniej, nie będę tutaj kombinował i mówił, że on się nazywa tak albo inaczej. Wcale nie. Czy gra jest wystarczająco głośna? Mam nadzieję, że tak. Super Slimek na naszych ekranach. Szybki Molotow. Być może Slimek już zakończył swoje zmaganie, więc być może za chwilę znajdzie się u nas na streamie. Nie, bo Slimek przegrywa ten pojedynek. No i teraz Kliks AWP. Bam, bam, hazam w postaci bułgarskiego Mapmakera, zaskoczony przez to obejście KRJ007. On był tutaj, przeszedł tutaj, zaskakując zupełnie niespodziewającego się niczego Kliksa. 8-4. Lubię właśnie mapy, na których na Wingmanie przynajmniej można bardzo szybko rotować i zmieniać miejsce swojego położenia. Lubię na przykład mapy Short Dust, tam właśnie w okolicy site'u można całkiem fajnie orbitować różnymi przejściami. Ale my wracamy do spotkania. Super Slimek M4A1S. Po stronie przeciwnej jest AWP, która już w tym momencie całkiem celnie łapie Kliksa, ale Slimek jest na site i właśnie pod site muszą przyjść formacja przeciwna. Bardzo ładna MK, kolejna broń w arsenale Super Slimka, która ma dziś w sobie ten całkiem ciekawy fioletowy kolor. Obejście od strony ich maina i za chwilę wejdzie na plecy od konektora. Jeden z zawodników pokonany! Jest i drugi Super Slimek z fenomenalną kontrolą tego wszystkiego, co się wydarzyło na serwerze. Pierwsza runda, przepraszam, pierwsze spotkanie wygrane przez formację No Brains. Jest, siemano Slimek, cześć. Czy mogę tak robić z waszym meczem? Tak gadać? Jak głupek? Dlaczego mówisz, że Dariusz Szpakowski to głupek? A tak, powiedziałem.